Jestem po raz kolejny, jadąc na pasiekę numer 3, która jest oddalona od tej pasieki tutaj na górze około 2 km. Zatrzymałem się, żeby pokazać właśnie ten rzepak. Tu jest około 5, może 6 hektarów rzepaku. Są tu jakieś pojedyncze pszczółki, widzę, latają, przylatują, ale one przylatują tutaj, tam widać czubek dachu, tam jest pasieka także, 5-6 rodzin tam stoi. I one widać tu pod ten wiatr lecą z tej pasieki, ale nie widać moich pszczół tutaj, nie? Nie widać pszczół, moje pszczoły lecą, moja pasieka jest, pokazuje palcem w tamtym kierunku, za tymi drzewami, i moje pszczoły lecą tam, na tamtą górę. Wszystkie, tam jakby autostrada zrobiona na tamtą górę. Tutaj przylatują pszczoły, jak na 5-6 rodzin, to mniej więcej tyle ich leci. Ale moje pszczoły tu nie latają. Ten rzepak się ciągnie tam się łamie w dół, schodzi w dół, w dolinę, w tamtej stronie tak samo. Już nie chcę tam chodzić. Jadę dalej. Mamy silny wiatr, nie wiem, czy ja cośkolwiek zrobię. Ale chociaż 2-3 ule zobaczyć, czy nie ma stanu drogowego, czy nie pieprzy im się coś w główkach. Bo pogodę mieliśmy taką nieciekawą w zeszłym tygodniu, leciało 5-6 pszczółek, tak w zbliżeniu pod wiatr lecą, mają ciężko, ale za to obładowane lecą z wiatrem. No jest, widzę leci trochę tych pszczół. Widzę leci trochę, o jest nad ulicą. Mają problem tutaj pod ten wiatr się dostać, tak silny wiatr dzisiaj. No ale nic. Trzeba jechać zobaczyć do naszych pszczółek. Jak mówią, krainki trzeba pilnować, żeby nie wyleciało na drzewo. No, zwłaszcza, że brakuje mi korpusów. Od rana robiłem korpusy. Ciągle czegoś brakuje, jak nie ramy do korpusów i tak w kół. Moje pszczółki tam stoją, w tamtym kierunku, tam stoją, to jest ta pasieka 5-6 ulików, a moje pszczółki stoją tam, w kierunek tamtej łąki, tam daleko na sąsiedniej górze, na dole, stąd około kilometra. No, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.